Każda taka konferencja przybliża do rozwiązania problemu Puszczy Białowieskiej. Ta została zorganizowana przez Polską Akademię Nauk. Po części terenowej, która odbyła się w Puszczy Białowieskiej, naukowcy zaproszeni przez Akademię przenieśli się do Warszawy. Taka konferencja, wydaje mi się, wnosi taki głos z pewnego dystansu, głos rozsądku i głos niezwykle merytoryczny, pozbawiony wielkich emocji. W takich miejscach jak to dyskutuje się w oparciu o badania naukowe i fakty. Nasze decyzje polityczne opierali przede wszystkim o argumenty naukowe. Tego chce rząd, stąd obecność najlepszych prelegentów i specjalistów z dziedziny bioróżnorodności biologicznej z całego świata. Jeżeli państwo oczekujecie, że tutaj padnie jednoznaczne tak albo jednoznaczne nie, to niestety pewnie poczujecie się zawiedzeni. Zaproszeni mówcy reprezentowali skrajne poglądy dotyczące puszczy, ale również różne dziedziny nauki. Wszyscy zgadzali się co do jednego. Problem puszczy nie jest łatwy i nie ma tu jednego prostego rozwiązania. Tu jest wielu interesariuszy, przedstawiają różne problemy. Samotnie nie znajdziemy rozwiązania, dlatego musimy wyjść z naszej strefy komfortu. Musimy usiąść i zacząć działać razem. Podobnych wydarzeń jak te w Białowieży doświadczyły Szumawa w Czechach i Las Bawarski w Niemczech. Tam również trwał ogromny spór o to, jak postąpić z lasem, który został zniszczony przez kornika drukarza. Badania w lesie bawarskim od lat prowadzi dr Simon Thorn z Uniwersytetu w Würzburgu. Twierdzi, że można porównać te dwa lasy. Podobnie jak u nas, istnieje tam park narodowy, w którym nie prowadzi się żadnych cięć ani aktywnej gospodarki leśnej. Podobnie jak u nas, Las Bawarski to nie tylko park narodowy. Istnieją tu różne strefy, w których walczy się z kornikiem, by ten nie przedostał się na lasy niebędące częścią parku. Dokładnie, zależy od strefy. Każda z nich ma swoje cele, zadania i w zależności od nich gospodarujemy na tym terenie albo nie. Po wystąpieniach nastąpił czas na pytania i debatę oksfordzką. Reprezentowane były w niej obie strony konfliktu. Ze strony Lasów Państwowych na debacie zjawił się profesor Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, który mówił o różnych strefach obecnie występujących w Puszczy Białowieskiej. Profesor przedstawił dane, na podstawie których wynika, że prawie połowa z 60 tysięcy hektarów polskiej części puszczy wyłączona jest spod jakiejkolwiek działalności człowieka. Mamy 10 tysięcy hektarów parku narodowego, 12 tysięcy zajmują rezerwaty, a dwa lata temu stworzyliśmy dodatkowe 5,5 tysiąca hektarów stref referencyjnych, na terenie których nie prowadzi się żadnej gospodarki. Reszta to część nadleśnictw, w których prowadzona jest aktywna ochrona przyrody. Tutaj od lat leśnicy prowadzili walkę z kornikiem drukarzem. Wycinali zainfekowane świerki, a w ich miejsce sadzili nowe drzewa. Minister środowiska zaprosił gości do kolejnych spotkań i dalszej dyskusji. Z jednej strony jestem konserwatystą, ale z drugiej optymistą i mam nadzieję, że to dopiero początek naszej dyskusji. Dzięki inwentaryzacji przeprowadzonej przez Lasy Państwowe będziemy mogli porozmawiać na konkretnych danych o konkretnych gatunkach. Między innymi na podstawie tej debaty powstanie stanowisko Polskiej Akademii Nauk i opracowanie rekomendacji dotyczących działań w Puszczy Białowieskiej.